Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Witam Was serdecznie. A tak jak Paulina już powiedziała, mam na imię Marcin, taka ogromna prośba do Was, żeby mówić mi po imieniu, czy również w Waszą stronę wyrażacie zgodę, żeby też, jeżeli jakieś pytania, okej, fajnie. A słuchajcie, no mam ten zaszczyt, tak, poprowadzić pierwszy wykład na MBA-u w nowej siedzibie, to też, słuchajcie, gdzieś tam pewnie można powiedzieć w cudzysłowie jakieś wyróżnienie tutaj, że czy ten zbieg okoliczności tak spowodował, że no dosyć fajnie, że to w taki sposób jest. Słuchajcie, ja się zajmuję taką właśnie nietypową, taką niszą troszeczkę, tak, jest to inwestycja w garaże blaszane. Dzisiaj na tym wykładzie ja chciałbym Wam przedstawić taką moją historię, ale to też ma być taki bardzo praktyczny poradnik, żeby Wam powiedzieć, gdzie były wąskie gardła, jak ja je przeszedłem, tak? Ponieważ słuchajcie, jak myślicie, czy prosto jest postawić garaż na działce? Ktoś, no chce postawić, załóżmy szereg, 5 garaży, bo chce je wynajmować. Murowane? No ja akurat mam, ta moja inwestycja opiera się na garażach blaszanych, tak? Dlaczego? To też Wam powiem, bo to być... Ale mam działkę, tak? I chcę postawić sobie, załóżmy, 5 garaży blaszanych. Załóżmy. Przyjeżdża pan, tak? Stawia tam jakąś blachę, konstrukcję, jakieś tam śruby, tak? I sobie to stoi. Przemieszczone zabudowanie, czyli dużo łatwiej. Prawda. Myślimy. Dobrze, więc ja wam powiem, jaka była ta droga, bo od 2010, jak się zająłem tematem, w 2013 dopiero uzyskałem pozwolenie na budowę. Tak. Więc... A słuchajcie, może też kilka słów, dlaczego ja się tutaj znalazłem. Kontestacja, pewnie większość z Was tutaj miała styczność, tak? Damian Kleczewski i jego tutaj wywiady, tak? Zrozumieć nieruchomości. Ktoś słuchał? Tak? Słuchał ktoś tego mojego tak jakby wywiadu? Bo też Damian w pewnym momencie tam napisał do mnie, czy nie zechciałbym odpowiedzieć. Oczywiście, okej. Okay. I po tym wywiadzie po prostu otworzył się worek, mnóstwo osób zaczęło się ze mną kontaktować, ponieważ no ja też tak myślałem, tak jak podchodziłem do tematu. Mam działkę, stawiam i okej. Tak? Natomiast ta cała procedura, która no nasze prawo, interpretacja i tak dalej, zresztą pewnie większość z Was wie, miała styczność, no powoduje, że tutaj czasami trzeba pewne manewry takie podjąć, żeby po prostu dopiąć tego celu, czasami obejść troszeczkę tą drogę naokoło, ale jest możliwość. Co jeszcze? To, co ja Wam dzisiaj powiem, mówię na swoim przykładzie, jak było u mnie w tej miejscowości, gdzie to jest. I może być tak, że w Waszych miejscowościach będzie albo dużo łatwiej, albo dużo ciężej. Więc ja mówię, jaką ja drogę przyszedłem, tak? Ale to też będą takie wytyczne ewentualnie, gdzie, co, jakie kroki można podjąć, czy próbować podjąć, żeby gdzieś tam dopiąć tak jakby tego celu, czy zrealizować tą inwestycję. Słuchajcie, czy ktoś z Was inwestuje w garaże już na tym etapie? Już fizycznie ma garaże i... jakie? Murowane, ale tam 6 sztuk. Okej, okay. Tutaj kolega wiem, że ma stanowiska, tak, te boksy, takie w budynku wielorodzinnym. Dobrze. Czyli być może, słuchajcie, to też będzie jakaś inspiracja, że ktoś ma jakąś tam działeczkę, będzie chciał ją w jakiś sposób wykorzystać. Też Wam powiem troszeczkę o rentowności, czy to się opłaca, czy nie. Dlaczego moim osobistym zdaniem warto bardziej inwestować w tego typu blaszaki? To też jest uwarunkowane tak jakby działką, którą ja posiadam, bo to jest działka w środku osiedla. Tak? Czyli tak to wygląda. Dobrze. Słuchajcie, jeszcze taka może organizacyjna kwestia, czy pytanka na końcu? Bo ja oczywiście wolałbym, żeby... Ja mam taki jeden mankament. Jak zaczynam mówić, to jest słowotok, aż niektórzy muszą mnie zatrzymywać, że... Także czasami myśli wyprzedzają po prostu słowa i też mam momenty, kiedy zabraknie mi słowa po prostu. Także to też wybaczcie, tak? Okej.
Więc słuchajcie, na samo takie dzień dobry, dwa takie hasła, można powiedzieć, motywujące. Umysł pozytywny szuka sposobów, jak coś zrobić. Umysł negatywny szuka powodów, dla których nie należy tego robić. I też nie ma znaczenia, jak wolno idziesz. Nadal jesteś przed wszystkimi siedzącymi na kanapie, tak? Dlaczego? Słuchajcie, kwestia jest tego typu, że napotykając na pewne trudności, człowiek czasami sobie mówi, a po co mi to, a mam dosyć, tak? A kwestia jest tego typu, że jeżeli naprawdę bardzo chcemy, to będziemy próbowali szukać tych wszystkich rozwiązań maksymalnie jak się da, czasami szukając ich i nie mając pewnych w ogóle już możliwości, wszystkie możliwości nam się skończyły, ale nagle się otwierają jakieś drzwi, jakaś furtka, która pozwala nam tak jakby iść dalej, tak? To też jest bardzo istotne, dlatego to tu umieściłem, bo to tak było w moim przypadku. Tak na początku wam powiem, że ja 3 razy w trakcie chciałem przerwać tę inwestycję, tak? Ponieważ miałem takie problemy, jakieś sytuacje no nieciekawe, które po prostu kilka nocy nieprzespanych czy kilkanaście, tak to standard, no ale jak to się mówi, że ten cel, jeżeli mamy obrany, to po prostu no, idziemy jak burza, tak? Zresztą nie wiem jak wy, no ale może dlaczego, słuchajcie, jakieś inwestycje i tak dalej. U mnie się to wzięło z tego, że no nie wierzę w państwo, tak? Jak chyba większość z was, czy wszyscy, tak? Nie wierzę w ZUS-y, KRUS-y, NFZ-y i tak dalej, i tak dalej. Też wychodzę z takiego założenia, że to, co jakiś rząd kiedyś obiecał, to obecny rząd nie jest zobowiązany tego realizować. W związku z tym, no, jeżeli sam sobie nie zapewnię tak jakby pewnych kroków w przyszłość, tak, czy nie zapewnię sobie tej przyszłości, to po prostu sam jestem tak jakby sobie zdany na swoje, tak jakby tutaj, na swój los. Dobrze. Słuchajcie, kilka słów o mnie, może tak na początek. Humanista czy głąb z matematyki? Dlaczego? Uważam, że jak ktoś po prostu nie, absolutnie wam tutaj, nie ubliżając nikomu, to takie moje osobiste, tyczące się mojej osoby. Ja jestem głąbem z matematyki po prostu i dlatego na mnie się mówi humanista. Wybór moich studiów, ja zawsze chciałem budownictwo studiować, tak? Fascynowały mnie jakieś projekty, odczytywanie tych projektów, rysowanie. Zresztą kończyłem technikum mechaniczne, gdzie miałem możliwość tak jakby spróbować takich podstaw projektowania. No i to mnie gdzieś tam pociągnęło w tym kierunku, żeby iść na studia. Poszedłem z Bydgoszczy, ktoś jest z Bydgoszczy? Tak, na Akademię Techniczno-Rolniczą, na Wydział Mechaniczny się dostałem. Ale spotkałem tam kolegę, który miał jakiś egzamin warunkowy i pokazał mi taki fajny przedmiot, mechanika płynów. No i jak ja to zobaczyłem, to po prostu odwróciłem się, wyszedłem i szukałem pierwszej, lepszej uczelni, słuchajcie, jaka po prostu się tam gdzieś nadarzyła. Zapraszamy. A słuchajcie, ukończyłem studia, pedagogikę resocjalizacyjną, studia magisterskie, pedagogikę ogólną, studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podyplomowe z zakresu organizacji społecznej, mam uprawnienia mediatora rodzinnego, tak, które mogę rozwijać gdzieś o jakieś mediacje gospodarcze, o jakieś mediacje tam różne inne. Mam uprawnienie specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Jestem inspektorem ochrony przeciwpożarowej i instruktorem pierwszej pomocy. Tak? Mając gdzieś tam ileś jakichś kwalifikacji, stwierdzając, że mimo wszystko ten rynek jest jaki jest, no i trzeba coś innego wymyśleć, żeby no, ta przyszłość jakoś była bardziej fascynująca czy bardziej obiecująca. A czym się zajmuję? Obszar zawodowy, to znaczy gdzie pracowałem i w domu pomocy społecznej, jako opiekun osób niepełnosprawnych. Wyjechałem za granicę na 3,5 roku do Anglii, tak? Tam pracowałem w takiej firmie. Ktoś był z was w Wielkiej Brytanii? Starbucks Coffee Heaven, te kafejki. To właśnie ta firma piekła te muffinki na całą Europę. Po 5-6 tirów na dobę odchodziło ciastek. Na Heathrow, na lotnisku były takie wielkie magazyny do mrożenia i samolotami. To było między innymi, jak Starbucks wchodził do Polski, do Rosji, to też tutaj. Kto był
latach 2006-2009 w Starbucksie z was? Być może to takie pytanie, no ale... Bo jeżeli kupiliście sobie muffinkę, to najprawdopodobniej jedliście tę muffinkę z mojej produkcji. A pracowałem jako doradca techniczny w branży meblowej, dosyć fajnie poznałem tą branżę, nawet konstrukcyjnie, jak się te meble składa, jakie użyć, to też mi takie dosyć ciekawe. Później pracowałem w Domu Pomocy Społecznej jako pedagog. Obecnie jestem wykładowcą też jako policjalnej szkole zawodowej w zawodzie technik BHP. No i założyłem własną działalność gospodarczą. Na razie jest to jednoosobowa działalność. Tutaj trzeba pomyśleć o jakichś innych formach prawnych, licząc, że w przyszłości ta moja inwestycja też będzie musiała być wciągnięta pod tak jakby tutaj działalność gospodarczą, tak, ale już w innych formach prawnych. A słuchajcie, to może ten obszar zawodowy, ale też czym się zajmuję, czym się interesuję. Literatura, rozwój osobisty, czyli wszystkie wykłady ASBIRO, kilkukrotnie, książki, Złote Myśli, wydawnictwo, tak, czy po prostu jakieś tam książki motywujące i tak dalej. Bardzo zagadnienie wolności finansowej, to mnie bardzo interesuje. Można powiedzieć, że ta moja działalność obecna, czyli z zakresu tego bezpieczeństwa i higieny pracy, to jest moim sposobem na pracę. Ciężko było gdzieś tam z zatrudnieniem, to sam sobie zorganizowałem tak jakby swoje stanowisko pracy. Natomiast te inwestycje to jest mój sposób na życie, tak? Czyli gdzieś tam dążę do uzyskania tej wolności finansowej. Inwestowanie w nieruchomości, ale nie takie teoretyczne, tylko praktyczne, bo to też jest ogromna różnica. Tak jak fajnie Mariusz Matrejek kiedyś powiedział, że niektórzy to chodzą na kursy i oni z kursu na kurs i pozyskują tę wiedzę i oni są bardzo dobrzy w uczestniczeniu w kursach. Bo ten pierwszy krok, albo mają jakąś obawę, albo jeszcze potrzebują jakiejś dodatkowej motywacji, żeby zrobić ten pierwszy krok. Jeżeli się nie zrobi tego pierwszego kroku, to fajnie, że ma się tą wiedzę, ale... A słuchajcie, taki DJ-ką kiedyś się zajmowałem, kolekcjonuję płyty winylowe, tam muzyki house, tak, muzyka klubowa. To mnie to w jakiś sposób fascynuje, gdzieś tam z zagranicy, z Holandii. Z Wielkiej Brytanii, gdzieś tam od czasu do czasu te płyty sobie zakupuję. No i sport, słuchajcie, trenuję taki sport Krav Maga, nie wiem, czy ktoś słyszał z was, tak? Jestem w federacji International Krav Maga Federation. A dlaczego o tym mówię? Bo to wszystko, obszar prywatny plus ten obszar zawodowy pozwoliło mi być w tym miejscu, w którym jestem. Tak jakoś się to wszystko złożyło, się powiązało. Też nie wierzę w czegoś takiego jak pech. Po prostu uważam, że pewne zdarzenia, pewne okoliczności, one mają jakiś sens i w przyszłości to się wszystko złoży w jakąś całość i pozwoli nam. Słuchajcie, dwa zdania o tym sporcie. Ma ktoś rozeznanie w tej tematyce, tak? A to jest po prostu coś takiego jak system samoobrony i walki wręcz. Czyli on mi pozwala reagować w sytuacjach zagrożenia, ale tak bardzo, bardzo szybko podejmować decyzje. Między innymi ten sport pomógł mi zrealizować moją inwestycję. W momentach, gdzie ja czasami byłem pod ścianą, nie miałem wyjścia, chwilę oddechu, ciach, szybkie decyzje. Robię tak, tak, w ten i w ten sposób. Tak. A co jeszcze? Słuchajcie. Dobrze. Więc moja pierwsza inwestycja. Tak jak pewnie tutaj już macie informacje, są to ciągi garaży blaszanych. Jest sobie gdzieś tam działeczka. Tak. A tutaj mamy gdzieś tam z Google Maps jakiś fragmencik, gdzie to jest. Tutaj jest całe osiedle. To jest osiedle, tu jeszcze nie udało się objąć, ale tu powstaje kolejne osiedle. Więc ta działka, można powiedzieć, jest z każdej strony otoczona blokami. A tu jakiś wycinek z projektu, jak to ma wyglądać, tak jak to wygląda wewnątrz. I słuchajcie,
czy na tą chwilę, może już teraz wam powiem, uważam, że jest to sens? Ja uważam, że jest to bardzo duży sens. Dlaczego? To też może później troszeczkę. A jak w ogóle się to zaczęło, że ja się zająłem no, tym, czym się zajmuję, tak? Tego rodzaju inwestycją. Tak jak wam wspomniałem, wyjechałem za granicę. Skończyłem studia, miałem mnóstwo pomysłów. Ja to w ogóle chciałem w zakładzie karnym pracować, jako wychowawca i tak dalej, ale kończąc studia, stykając się z rzeczywistością, która taką, no już tą praktyczną, tak? Wychodząc z uczelni, no się okazało, że nie jest tak łatwo. Nie wiem, ktoś ma rodzinę, która w zakładzie karnym pracuje? Te zakłady to są po prostu zakładami rodzinnymi, tak można powiedzieć, tak? Tam już wiadomo, że za 5 lat ktoś odchodzi, to już 3-4 osoby gdzieś tam z osób pracujących, przynajmniej gdzieś tam w tym moim regionie tak jest. Więc zaraz tydzień po obronie tytułu magistra wyjechałem za granicę. Dlaczego wyjechałem? Mój brat, który skończył szkołę średnią, wyjechał. Był już rok, w momencie jak ja przyjeżdżałem, on już za pierwsze sumy, które zarobił, kupował 2 działki. Ja zaraz, może jeszcze, bo czasy magistra, ale po licencjacie, słuchajcie, jak skończyłem licencjat, też chciałem iść na studia zaoczne, żeby troszeczkę rozeznać się w tym rynku pracy. Trafiłem właśnie do tego domu pomocy społecznej jako ten opiekun osób niepełnosprawnych. I słuchajcie, kwestia była tego, że ja, pierwsza moja pensja to było 80% najniższej krajowej, to były te czasy, gdzie tam 400 parę złotych to było, bo najniższa krajowa to była tam niecałe 600 złotych, tak? Więc jak ja stwierdziłem, że ja zarabiam takie pieniądze, a mój brat po roku czasu może sobie pozwolić na zakup 2 działek, no nie ma się nad czym zastanawiać, tak? Szybka decyzja. Szczerze mówiąc, nawet nie chciałem podejść do obrony, bo chciałem prędzej jechać, ale gdzieś tam mnie przekonali i znajomi, i gdzieś tam rodzina, a skończył już ten miesiąc czasu, on ci nic tutaj po prostu nie, w jakiś sposób nie, no nie zagrozi, tak? Wyjechałem, trafiłem do Anglii, zacząłem zarabiać, słuchajcie, takie naprawdę sensowne pieniądze. Tak, no bo zarabiając w Polsce te 400 parę złotych, nagle wypłaty po 1500, po 2000 funtów. No to jeszcze to były czasy, kiedy funt tam w granicach był 5,60, 5,80. No to ten przelicznik był, wiadomo, no to... No po prostu człowiek nie wiedział na początku, nie wierzył w to, tak? Natomiast słuchajcie, te pieniądze, one się jakoś tam gromadziły. Ja też wyjeżdżając miałem też taki cel, jechać, zarobić i coś z tymi pieniędzmi zrobić, ale jeszcze nie wiedziałem co. Wiedziałem, że są jakieś możliwości, ale nie miałem zielonego pojęcia, w jaki sposób je prawidłowo spożytkować. Więc zacząłem szukać jakiejś inspiracji w internecie, no i trafiłem, pewnie jak większość z was, tak? Robert Kiyosaki, Biedny Ojciec, Bogaty Ojciec. Książkę przeczytałem z 15 razy. Były takie momenty, że pewne zdania to na pamięć znałem. Ale ona tak na mnie wpłynęła, tylko że to też widzicie już z tej perspektywy obecnej. American Dream, tak? On pisze o tej zmianie mentalności i tak dalej. No to jest jedna rzecz, ale troszeczkę na tej bazie amerykańskiej, tak? Na amerykańskie podłoże. Tam troszeczkę inaczej to się odbywa, więc no... Trzeba to wszystko sobie przetrawić na swój język. Ale słuchajcie, przeczytałem jedną książkę, zaraz zakupiłem całą serię i siedziałem i czytałem. Każda wolna chwila to po prostu te książki jak taki mól i wręcz je jadłem, można powiedzieć, tak? W trakcie gdzieś tam pracy przyjechałem sobie na urlop. Gazetka Anonse był, nie wiem, jest jeszcze, była, nie wiem czy tutaj, ale tam na Pomorzu, tak? Ona była taka bardzo, bardzo tam znana. Ogłoszenia, no, działka w tym miejscu, tak, o powierzchni 3000 metrów, działka rolna, ziemia rolna, która ma uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, tak, i poszedłem do urzędu, zobaczyłem, co jest w tym planie zagospodarowania przestrzennego, no, taka dosyć sensowna opcja. Dlaczego ten plan się okazał sensowny? Ponieważ działeczka była pod budownictwo wielorodzinne. Z racji tego, że wkoło te bloki powstawały. Więc mój tok myślenia, jakby to kupił, a w przyszłości może jakiś deweloper się znajdzie, albo gdzieś
ktoś będzie chciał coś pobudować, to jest takie dosyć tutaj i tam sensowne. Słuchajcie, dlaczego też się zainteresowałem, ja znałem to miasto, bo ogólnie ja mieszkam w Grudziądzu, taka mała mieścina, być może ktoś kojarzy Wąbrzeźno, to jest gdzieś między Bydgoszczą, Toruniem a Grudziądzem. Jakbyśmy taki trójkąt zrobili, to tam gdzieś po środku jest ta mieścinka, 15 tysięcy mieszkańców. Bardzo dobrze znałem to miasto, na wylot wręcz, tak, bo z niego pochodzę, wiedziałem, gdzie ta działka się znajduje. Odczytując ten plan, no domyślałem się, jaki może mieć potencjał, tak? Ale co jeszcze było fajne, że z dwóch stron tej działki miała przewidziana w planie była droga. No tak kurczę, wiecie, jakiś supermarket, coś tam w przyszłości, tak? Bardzo, ale to bardzo intensywnie się tak jakby... Dzień dobry. Bardzo intensywnie się tak jakby zająłem weryfikowaniem tego wszystkiego. Co jeszcze było fajne, słuchajcie, ta działeczka miała jakąś tam cenę swoją, tak? To znaczy tak, na chwilę zakupu, tak jakby, ja nie miałem pomysłu na wykorzystanie, po prostu chciałem to kupić. Celem miało być tak jakby zainwestowanie tych pieniążków i w przyszłości być może odsprzedać, tak, podzielić na mniejsze, o ile by się dało. Być może pod jakieś tam domki piętrowe, czy coś tego typu. Natomiast słuchajcie, sprzedawał to Włoch, który w tym miasteczku też miał pizzerię, tam jakieś tam interesiki, typu jakiś tam sklep odzieżowy. On był między innymi właścicielem tej działki i mu bardzo, ale to bardzo szybko zależało, żeby to sprzedać. On tak jakby zlikwidował te wszystkie interesy i najprawdopodobniej z rodziną do Włoch wyjeżdżał. Działeczka pierwotnie kosztowała, była wyceniona na jakieś tam 70, czy w granicach już teraz nawet dokładnie nie pamiętam, między 70 a 80 tysięcy, coś tak mi się kojarzy. Ostatecznie gdzieś w granicach 30 tysięcy. Tak? Ponieważ on widział klienta, bardzo mu zależało, nie było zbytniego zainteresowania. Dobrze. Słuchajcie, co jeszcze? Ja tej działki fizycznie nie mogłem kupić. Z racji tego, że ja pracowałem za granicą, a w tych czasach, kiedy ja pracowałem, jeszcze nie było podpisanej umowy między Polską a UK. A tam było coś takiego, że Centrum Zainteresowań Życiowych, czyli jeżeli pracuję tam, a Centrum Zainteresowań Życiowych mam w Polsce, to od tych kwot, które tam zarabiam, musiałbym się rozliczyć z naszym tutaj Urzędem Skarbowym. Z racji tego, że ja jeszcze wtedy byłem kawalerem, że nic mnie nie trzymało, nie miałem, no to rozmawiam z rodzicami, mówię, słuchajcie, taka i taka opcja, zainteresujcie się bardzo, ale to bardzo chciałbym to w przyszłości kupić, wykupcie najwyżej. A później jakoś tam, jak ja wrócę na stałe do Polski, to w jakiś sposób to sobie tam rozwiążemy, żeby to była moja własność. No i słuchajcie, jak ja wróciłem do Polski, ta działka została mi przekazana w darowiznie od rodziców. Oni mówią, to tam po prostu masz od nas tak jakby na lepszą przyszłość, tak, na rozpoczęcie tutaj w Polsce tego życia. Słuchajcie, mając tą działkę, może tutaj pomyliłem troszeczkę te dwa, ale to też chyba większego znaczenia nie ma. Mając tą działkę, ja zacząłem kombinować, co z nią zrobić, komu sprzedać. Ja zacząłem tam jakiś pan, który za mną buduje te bloki, zacząłem się przypatrywać, tak? Zacząłem chodzić po osobach, które gdzieś tam się interesują, czy tak jakby tkwią w budownictwie. Zacząłem im proponować, a tak jakby, że mam taką działkę, że ona ma moim zdaniem duży potencjał, ale być może pan chciałby kupić, bo... Jakby była dobra cena, to ja bym tutaj skory to sprzedać, nie? Takie wiecie, jak to jeszcze... Myślę, że teraz jest ten okres, gdzie naprawdę to wszystko od 2-3 lat tak to budownictwo bardzo, ale to bardzo intensywnie się rozwija. Wtedy też było zapotrzebowanie, ale może nie aż tak, chyba że ja pewnych rzeczy nie widziałem, bo to też być może na czymś innym się skupiałem, tak? A poszedłem do takiego pana, znajomego moich rodziców, który... też tam w tym Wąbrzeźnie, no tych biznesów ileś tam miał, później też w Grudziądzu miał taki duży biznes. Poszedłem, mówię, panie Bogdanie, mówię, mam działkę, a pan by nie chciał, bo pan ma tych nieruchomości trochę w Wąbrzeźnie, wie pan. No nie ukrywam, że jakbym dostał dobrą cenę, to z miłą chęcią bym ją sprzedał. On mówi, słuchaj, mówi, ja tam na razie mam tutaj zainwestowane pieniądze w firmę,
zbytnio nie jestem zainteresowany, być może w przyszłości, ale weź pod uwagę coś takiego, że jeżeli ty posiadasz ten grunt, to pamiętaj, jak ty go sprzedasz, to już w tym miejscu po prostu nie będziesz miał. No, logika, tak? Natomiast pamiętaj, musisz coś takiego wykombinować, żeby ten grunt zaczął ci przynosić pieniądze. Mówi, wiesz, w pobliżu jest targowisko, a zrób może jakiś parking płatny, albo może gdzieś tam, nie wiem, jakiś skład czegoś, porozmawiaj tak, żeby co miesiąc gdzieś tam jakieś tam kwoty z tej działki były, bo sprzedaj to ty będziesz mógł zawsze. Mówi, pamiętaj też o czymś takim, że jeżeli ty tak jakby tą działkę poprawisz infrastrukturę, to zawsze te pieniądze, które w nią włożysz, to ty odzyskasz z wielokrotnością, bo automatycznie no, wartość tej ziemi rośnie, tak? Czyli niewielkimi nakładami możesz odzyskać, tak jakby uzyskać dużo większe kwoty. No ale słuchajcie, mówię, co tu wykombinować? I tak chodzę w koło tych osiedli. Myślę, że jakby powstały garaże, to całkiem witam. To całkiem byłby to niezły byłby bardzo niezły pomysł. Więc słuchajcie, wśród tych osiedli te samochody były upchane po prostu jeden na drugim. Tak, zresztą myślę, że większość z nas na dzień dzisiejszy, no nie, po pierwsze, to nie wyobraża sobie życia bez samochodu, po drugie, jeżeli jest rodzina. Ja mam małą córeczkę, żona pracuje w szkole, jest możliwość, żeby ta córeczka w szkole mojej żony po prostu była w przedszkolu. W związku z tym i tak bez względu na wszystko musimy drugi samochód kupić. A ile jest takich rodzin, którzy mają po 3 samochody, bo nie wiem, dziecko jedzie w swoją stronę do pracy, matka w swoją, a ojciec swoją, tak? I jedno mieszkanko, a 3 jakieś tam samochody. Słuchajcie, pomysł pomysłem, ale też trzeba było to zweryfikować, czy to w ogóle ma sens. Bo to też było istotne, żeby później wziąć jakieś wskaźniki, przeliczyć to, bo no, nie ukrywajmy, zainwestować to jest problem żaden. Natomiast tutaj kwestie tak jakby zwrotu z inwestycji, no całkiem inne zagadnienie, tak? Więc słuchajcie, ja zacząłem chodzić i liczyć te samochody po tych osiedlach. Na przykład o 5 rano ile jest samochodów? O 14, jak część osób z pracy przyjeżdża, część jedzie na drugą zmianę wieczorem. Ile jest w piątek wieczorem, ile jest w sobotę w południe, ile jest w święta. I zacząłem sobie zliczać. I wyszło mi, że najmniejszą kwotę w promieniu tak jakby 500 metrów od tej działki, czyli ten obszar, który potencjalnie mógłby być najbardziej tutaj, jest tak jakby zapełniony, tak? Minimalna ilość to było 100 samochodów, maksymalnie 180, ale to były te, które ja fizycznie naliczyłem. Jeżeli naliczyłem 180, to jest duże prawdopodobieństwo, że z 20-30% mogło być więcej, tak? Jeżeli by wszystkie naraz się zjechały. Słuchajcie, kolejną taką rzeczą, żeby to wszystko sobie zweryfikować, to było podchodzenie do tych osób, które gdzieś tam parkują w tych osiedlach. I zapytanie ich, wie pan, no ja tutaj mam zamiar się wprowadzić za jakiś czas na to osiedle, ale mam samochód, no taki dosyć fajny i no, poszukuję jakiegoś garażu, miejsca, gdzie bym mógł go schować. Oczywiście odzew jaki był? No panie, tu z garażami to jest taki problem, ja sam szukam już od roku i nie mogę nic znaleźć i takie po prostu tego typu sytuacje. Też zauważałem takie sytuacje, że ktoś na przykład wyjeżdżał, ktoś inny mu wjechał, a tamta osoba przyjeżdżała, miała pretensje do tej, która zajechała, wiesz, a to było moje miejsce, a ty mi tu wjechałeś. No wiesz, ty wyjechałeś, było wolne miejsce, no to wjechałem, tak, jakieś przepychanki między tak jakby tymi mieszkańcami w tym osiedlu wynikały jakieś takie no, niesnaski i tak dalej. A słuchajcie, to mi dało odpowiedź po prostu, że wszyscy, z którymi potencjalnie, czy może inaczej, może nie wszyscy, ale większość, tak, zaczęła po prostu narzekać, że jest mało miejsc do parkowania, a o garażach to już w ogóle nie ma co mówić, a panie, a zima idzie, a znowu ten samochód rano skrobać, a odśnieżać, a nagrzewać go i tego typu tak jakby sytuacje, tak. To się powielało, to nie było u jednej, dwóch osób, ale to się cały czas powielało i to ta po prostu dało mi taki sygnał, że w dobrym kierunku chyba jednak idę. Słuchajcie, 3 miesiące przed rozpoczęciem budowy puściłem ulotki na tych osiedlach.
Jak myślicie, jaki odzew był? Już ma wszystkie zarezerwowane? 20 osób się zadzwoniło i się rozeznało. Zaczęło się rozeznawać, jakie warunki i tak dalej. Gdzie ja nawet jeszcze do końca nie wiedziałem, jakie te warunki będą. Wiedziałem mniej więcej kwotę czynszu, że będzie jakaś kaucja zwrotna, ale większość osób, jak usłyszał kaucja zwrotna, to a, to wie pan, to ja się zastanowię. No i teraz myślę, kurczę, puściłem prawie 1000 ulotek. Tak mały odzew. Ale co było tutaj przyczyną? Zanim wjechała pierwsza koparka, pierwszą łychę ziemi wybrała, to już puściłem ulotki. Czyli ludzie de facto szli w to miejsce, patrzyli, tu garaże. Dopiero jak przyjechał sprzęt, jak zaczęło to wszystko tak jakby nabierać rozmachu, coraz więcej ludzi zaczęło podchodzić, dowiadywać się, o panie, a tutaj, o jakaś budowa, a co tutaj będzie? No będziemy, bo o garaże, fajnie, o to jak będą, to tutaj będziemy się od czasu do czasu pojawiać, tak? Czyli no myślę, że nawet jakbym jakieś banery w prasie dał ogłoszenie, to i taki tak odzew byłby nikły z racji tego, że tam nic się nie działo w tym miejscu. A słuchajcie, co jeszcze do tej weryfikacji? Zaraz za tą działką powstało takie nowo, powstawało nowe bloki. I tam wewnątrz osiedla, bo było to osiedle prywatne, pan miał też wyznaczone miejsca parkingowe, bo zresztą dobrze wiecie, że teraz to jest tak jakby przymus, tak? Jeżeli się buduje bloki, to ileś tych miejsc parkingowych na każde mieszkanie. Jedno, tak? Minimum? Czy dwa? Jak to tam? Co najmniej jedno, tak? Jeden, jeden, dwa, to zależy. Tak, dokładnie. Ale musi być zapewnione, tak? Pan oczywiście zapewnił, ale słuchajcie, on sobie liczył miesięcznie 50 zł za takie, że ktoś wjedzie w to osiedle, tam przy tym miejscu wyznaczonym jego parkingowym była tabliczka z rejestracją, jeżeli był inny samochód, straż miejska się pojawiała, bo był jakiś zarządca tego osiedla i tak dalej. Więc to też tutaj dało obraz, że mimo, że 50 zł trzeba zapłacić, ale i tak jest to wszystko zajęte. Tak? Ponadto, słuchajcie, zaraz za tym osiedlem. Witamy, cześć. Za tym osiedlem, słuchajcie, powstał ten pan, który tak jakby witam, realizował te bloki. Pobudował sobie taki parking poziomowy. Tak, czyli nie garaż, ale taka możliwość tak jakby parkowania samochodu pod dachem. I słuchajcie, koszt wynosił 96 zł miesięcznie i 1700 kaucji zwrotnej. Co ciekawe, wszystko miał zajęte i zarówno na te miejsca parkingowe pod blokiem, jak i tutaj w tym. Mój kuzyn, który tam wynajmuje, mówi, że samochody to się mieszczą na grubym szlakeru, tak? Mówi, no opon żadnych nie zostawisz, płynów nie zostawisz, tylko zostawiasz auto, to wszystko no, gdzieś tam po jakichś piwnicach czy gdzieś w samochodzie. Mówi, no nie jest to komfortowe w sensie takim, że obok ktoś, a jakieś dziecko drzwi otworzy, przerysuje mimo wszystko i tak. Ale słuchajcie, co było ciekawe, zarówno tu, czyli pod tym blokiem, jak i tutaj, tworzyły się listy kolejkowe. On tam też miał chyba pod tymi budynkami jakieś tam garaże, wybudował zamiast piwnic, ale to tam już było z góry przeznaczone na określone, to tego w ogóle nie biorę pod uwagę, to było takie ogólnodostępne dla wszystkich, tak? No to jeżeli on tworzył listy kolejkowe, no to zapotrzebowanie się okazało, co więcej, tylko tak jakby dla osób, które wynajmują od niego w tych blokach te mieszkania. Tak? Miały możliwość korzystać albo z tego parkingu pod blokiem, albo z tego garażu dwukondygnacyjnego. Ha, słuchajcie, obok zaraz jest coś takiego jak Centrum Kształcenia Ustawicznego. Takie warsztaty, jak ja kończyłem technikum, to tam chodzimy na praktykę, forma warsztatów, tak? Natomiast oni mieli taki duży teren i zaczęli też wynajmować na początku nauczycielom. Kilku nauczycieli się zgłosiło, którzy tam pracowali, okej, okay, w porządku, to postawcie sobie tam garaże, macie wytyczony jakiś teren, ale później to się tak rozwinęło, coraz więcej ludzi zaczęło przychodzić i zaczęło się dopytywać, czy też mają taką możliwość. W związku z powyższym, no ten dyrektor się zgadzał, no bo to też jakiś przypływ dodatkowy pieniędzy. I teraz słuchajcie, oni 80 brali tak jakby za teren. 15 metrów kwadratowych, tak jakby wylewkę
trzeba było sobie zrobić we własnym zakresie i zakupić taki garaż blaszak we własnym zakresie. Witam. A podłączyć jakąś instalację elektryczną, tak? To wszystko było we własnym zakresie. Czyli można powiedzieć, że okej, fajnie, no ale na dzień dobry ktoś musiał, zależy jakim kosztem tam zrobił tą wylewkę, tak? No ale gdzieś od 400 do 600 zł, przynajmniej z moich, najtańsza wersja takiego blaszaka to jest 1350 koszt instalacji elektrycznych. Od tutaj 100 zł pewnie zakupienie jakichś tam materiałów, przewodów, bezpieczników i tak dalej do 300 zł pewnie, jeżeli to elektryk będzie miał zamontować. A te koszta, no to mamy tutaj już ponad 2000, tak? I oprócz tego 80 zł, słuchajcie, miesięcznie czynszu, tak jakby za sam teren. Co było zadziwiające? Tych garaży przybywało. Z miesiąca na miesiąc ich przybywało. Znam osoby, które po 3-4 miejsca brały na raz. Nie wiem, w jakim celu, czy może na jakiś podnajem, czy coś. Nie wiem, nie weryfikowałem nawet tego. Natomiast, słuchajcie, nawet na chwilę obecną wszystkie miejsca są zajęte, tak? Tam wiadomo, no, tam oni mają, to jest Centrum Kształcenia Ustawicznego, ale oni mają takie działy jeszcze, tokarki, frezarki i tak dalej, czyli oni obrabiają jakieś metale, w związku z tym jakieś samochody przyjeżdżają do magazynów, które gdzieś tam no, muszą dostarczyć. Tych garaży też jest, może wejść tam ograniczona ilość. Słuchajcie, to też był taki, akurat jak ja się tym chciałem zająć, zacząć inwestycje, to to właśnie powstawało, taki boom był właśnie na to Centrum Kształcenia Ustawicznego. Mnóstwo osób tam przychodziło i tak jakby stawiało sobie na własny koszt to wszystko. Słuchajcie, tak to wyglądało, tak wyglądała działeczka. Tutaj mamy ten blok w tyle nowo powstającego osiedla, ten garaż taki dwukondygnacyjny. A tutaj z drugiej strony działki, tak jakby naprzeciwko, też mamy blok, akurat jeden, o może tutaj szerzej, też jakieś bloki są. Za tym blokiem jest główna ulica. Co jest istotne, zwróćcie uwagę na ten fragment. Taka skarpa tutaj jest. To też bardzo ciekawe, to wam opowiem, bo nie chciałbym się później cofać, tak? Więc tutaj mamy taką skarpę. To była jedna z przeszkód. A jakieś tam brzuski mamy, to też było dosyć ciekawe. Brzuski takie samosiewne, ja po prostu, no kupiłem działkę, to kupiłem, tak? Coś tam rosło, jakieś krzaki rosły, nagle się okazało, że są takie brzuski, ale to pewnie większość z was wie, czy się domyśla, że to też była jakaś tam bariera, tak? Może nieduża, ale tak to wygląda. Tutaj wjazd takiej drogi głównej, tak? Droga z płyt, aczkolwiek tutaj przy pozwoleniu na budowę, a tą drogę będę musiał na własny koszt gdzieś tam o metr poszerzyć. Nie całą robić, tylko po prostu poszerzenie tutaj tego fragmentu, żeby ten przepływ tak jakby aut był swobodniejszy. To też się wiąże troszeczkę z ochroną przeciwpożarową, o której wam powiem. Swobodny dojazd. Tak więc tak pierwotnie wygląda ta działeczka. Tu już mamy nawet zdjęcie, jak tu jest skrzynka. Chyba tak, skrzynka z prądem, czyli to już było tak jakby początkowa faza tak jakby realizacji tego wszystkiego. A tutaj, słuchajcie, zdjęcia robione, akurat tutaj z zimy, tak, no, ale żeby wam pokazać, jak poupychane tu jest szkoła. Tu też najprawdopodobniej niedługo będzie zakaz, bo nauczyciele, którzy przyjeżdżają, nie mają możliwości parkować, ponieważ są zastawione miejsca, co dla mnie jest oczywiście bardzo korzystne i się bardzo z tego cieszę. A wszędzie te samochody poupychane, tak, w środku osiedli, słuchajcie, gdzie droga jest dwukierunkowa, no ale jeden pas jest zostawiony przez auta, tak? Bo no, ludzie nie mają gdzie tak jakby zostawiać tych aut. Nawet warto tu zwrócić, 2010, jakiś rok 2011, tak? Czyli to cały czas gdzieś tam było przeze mnie obserwowane i weryfikowane. Po co te zdjęcia, po co te opisy? To też ma jakieś swoje znaczenie, tak? Jak my tutaj z czasem stoimy, może tak tutaj, okej. Okay. Dobrze, dlaczego blaszaki? Słuchajcie, pierwsza dosyć istotna rzecz. Dla większości najemców nie ma znaczenia, czy on będzie użytkować blaszak, czy garaż murowany. Przynajmniej z mojego doświadczenia. Oni po prostu chcą mieć możliwość schowania auta, schowania opon, schowania jakichś płynów tam tak do użytkowania tych samochodów. Chcą nie mieć problemu z odśnieżaniem, chcą mieć spokojną głowę, że ktoś im nie utrąci lusterka, nie wybije szyby, nie odkręci koła.
Słuchajcie, kolejny argument. Czas postawienia. 14 stanowisk, bo ta działka będzie zagospodarowana, będzie 5 ciągów po 14 sztuk docelowo. 14 stanowisk stawia się w ciągu 10-12 godzin. Przyjeżdża firma i od rana do wieczora oni to składają, skręcają. 3 czy tam 4 kotwy na sztukę, tak, żeby to jakoś spiąć z gruntem i to wszystko. Natomiast budowa jednego garażu murowanego trwa dużo dłużej. Jakiś fundament, ściany, tak, jakieś wieńce, poddachy i tego typu rzeczy. Więc ten czas budowy garażu będzie liczony w tygodniach, a nawet w miesiącach. Nie ukrywajmy, mój kolega też tak podpatrzył z tym, że on tutaj w garaże murowane, no to w początek sierpnia zaczął, teraz jest na ukończeniu, gdzie mamy listopad, tak? No to ten czas mamy cały sierpień, wrzesień, październik, 4 miesiące. Dopiero wchodzi do wewnątrz, będzie jakieś tynki tam robił, będzie jakiś prąd podłączał, czyli gdzieś na styczeń, może luty planuje oddać, tak? Pod najem. A słuchajcie, wymiary garaży. Taki standard, najbardziej taki zwykły, to jest 3 na 5 metrów. 3 na 5 metrów, czyli długi 5 metrów, 3 metry szeroki. 90% samochodów się zmieści w takim garażu o takich. Oczywiście, ja miałem telefony, a wie pan, a jakie wymiary? No 5 metrów długi, 3 metry szeroki. A to pan błąd zrobił, bo jakby był 6 na 3, to by można było rower schować, tylko błąd dla kogo, tak? Czy to, że ja zrobię 6 na 3, to ktoś mi zapłaci 120 czy 130 zł? A dla mnie 6 na 3, po pierwsze, że mam pewne ograniczenia w gruncie i automatycznie stawiam mniej tych sztuk, czyli mam mniejszy zwrot z inwestycji, a poza tym jest droższa tak jakby konstrukcja. Czyli garaż nie kosztuje mnie tam, no on mnie kosztuje na przykład o 1000 czy o 2000 na każdej sztuce więcej. Bo to też jest dosyć ciekawe, a firmy, które realizują te garaże, bo jest kilka firm w Polsce, zresztą się słyszy, oni ustalają te wymiary, bo oni mają najlepszy rozkrój materiału, czyli kształtowników, kątowników, blachy. Rozkrój jest taki, że mają najmniej strat. Jeżeli ja chcę zmienić konstrukcję, oni muszą przestawiać całą produkcję, automatycznie jest więcej odpadu, za które ja też muszę zapłacić. Tak? A słuchajcie, dla garażu murowanego ogólnie przyjęte wymiary. Nie wiem, kolega tutaj, jakie wymiary ma garażu wewnątrz? Wiesz co, to tak będzie od właśnie 3 na 5 do jakieś 4 na 15. Mam to tak Bo teraz słuchajcie, gdzieś tak 3,5 ludzie chcą, żeby swobodnie wjechać, żeby stawić sobie jakiś stolik warsztatowy, no bo to jest garaż murowany, to jakieś warsztaciki, jakieś tam, nie wiem, regał na jakieś słoiki, tak? Typu przetwory, jak się robi, no tak między innymi też. Jeszcze a propos tych murowanych, to ja w tej chwili mam połowę na magazynie. Mi w tej chwili, bo tam jacyś sklepikarze czy coś tam mają kłopoty z tymi swoimi magazynami i takich małych tych szukają, no oni raczej blaszaka by na to nie dzieli. Okej, ale to też ciekawe takie rozwiązanie dosyć. Też myślałem właśnie nad znalezieniem budynku pod magazyny. Też mam taki pomysł dosyć. Ale słuchajcie, długość tego garażu plus grubość ścian. No pustak ile ma? 30? 25. No ale jeżeli ja... Dobrze, to nawet niech by było 3 metry, tak? Szerokość. Ale o grubość ścian automatycznie mi się przesuwa, co w konsekwencji na większej ilości... Jeden, może dwa, może więcej, tak? Jeżeli daje wymiar 3,5, no to już automatycznie pół metra na każdym garażu, to ileś tych garaży mniej buduje, tak? A słuchajcie, koszt budowy blaszaka. 30 tysięcy z instalacją elektryczną za 14 sztuk, czyli przyjeżdża firma, cały ciąg stawia plus instalacja elektryczna wewnątrz i to jest 30 tysięcy. Ja się rozeznawałem, jaki byłby koszt systemem gospodarczym pobudowania jednego garażu murowanego. To taki już po najniższej linii oporu, gdzie naprawdę ja pozyskuję jakiegoś majstra, tak, i ja mu pomagam, na okrągło z nim jestem, no to gdzieś w granicach 10 tysięcy, czyli materiał, jakaś tam brama i tak dalej, plus jemu zapłacić i tego typu rzeczy. Ale taki system gospodarczy też powoduje wydłużenie.
Jak firma przyjeżdża, to oni konkretnie tak, no ale to też inne kwoty. Mówimy tu o innych kwotach pobudowania tak jakby jednej sztuki. Czyli słuchajcie, jeżeli ja 30 tysięcy podzielę sobie na 14 sztuk, to już automatycznie mi wychodzi za sztukę tam 250, tak? No tak, żeby przybliżyć te koszta. To jest z materiałem? Tak, to już jest postawiony na gotowo. Z tą wylewką i tak dalej. A to później, to później. Tu mówimy o samym garażu, o samym budynku, to co stoi. A słuchajcie, bardzo istotna rzecz, przynajmniej w tym moim regionie, zbyt mała różnica w możliwości uzyskania czynszu od najemców, bo jeżeli za blaszak ja mogę żądać od 100 do 140 zł, bo tyle mi rzeczywiście zapłacą ludzie. A zamurowany uzyskuje od 100 do 180 zł, to różnica dla mnie to jest żadna. Postawić 3 garaże za 30 tysięcy, żeby zyskać 180 na przykład, a nie 140 zł, czyli 40 zł na każdy, no to jest... Czyli te blaszaki dają dużo wyższy cash flow przy niższych nakładach finansowych, z mojej perspektywy. I co jest ważne, możliwość szybkiego demontażu. Przypuśćmy, przychodzi mi deweloper i mówi, panie, ja od pana nie wyjdę, jak pan mi tego nie sprzeda. Ja mówię, dobrze, 1000 zł za metr, nie ma problemu, proszę. Załóżmy taka sytuacja, tak? No to słuchajcie, demontaż tych wszystkich garaży to ile będzie? 1-2 dni? Wykręcam kotwy, blachę zawijam na jakiś samochód ciężarowy, wywożę to na złom. Nawet od tych miesięcy istnieje. Dokładnie. Ale to już mówię tak w takich ekstremalnych warunkach, tak? Natomiast jeżeli mam garaż murowany, pozwolenie na rozbiórkę, projekt, koszt rozbiórki, zostają jakieś tam gruzy, które trzeba wywieźć, gdzie trzeba mieć miejsce, koszt transportu tego, jakieś koparki, tak? Więc i czas. No przez jeden dzień, no być może, żeby to rozebrać, żeby to zrównać z ziemią, 1-2 dni, ok, jak jest dobra ekipa budowlana z dobrym sprzętem, tak? Natomiast wywiezienie tego, doprowadzenie tak jakby terenu do porządku, no to też ten czas... A to w... nie. Zaraz będę mówił wszystko po kolei. Dobrze. No i tu już się zaczyna właśnie to, o czym wam mówiłem, tak? Jak to jest pięknie z tymi naszymi urzędami tutaj. Więc słuchajcie. Pierwsze co, to zacząłem weryfikować, czy na podstawie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego jest możliwość zagospodarowania tego terenu w ogóle blaszakami. Dlaczego? Ponieważ funkcja podstawowa terenu to było budownictwo wielorodzinne, funkcja uzupełniająca lokale użytkowe w połączeniu z budownictwem wielorodzinnym. Tam. Tak, natomiast było coś takiego, jeszcze jak warunki urbanistyczne, ja też tam przy wywiadzie Damiana małą pomyłka tam się wdarła, bo ja mówiłem, że warunki urbanistyczne dla terenu, tam hektar 20, ten teren cały ma 3 hektary 20, drobna pomyłka o 2 hektary, myślę, że to nie jest aż tak wielka różnica, czy 3,30 nawet tutaj jest, tak? Słuchajcie, wśród tych warunków urbanistycznych było coś takiego, że są dopuszczalne na tym terenie, gdzie między innymi jest moja działka, garaże. I ja się na tym skupiłem. No i teraz słuchajcie, czy ja mam rację, tak? Zacząłem poszukiwać odpowiedzi poprzez osoby, które znają się na, które gdzieś tam w urzędach pracowały, które zajmowały się tym zagospodarowaniem czy z geodetami, czy tam po prostu z planistami, czy ktoś, kto się zajmuje tym planowaniem przestrzennym. No i tak, kurczę, mówię, wiesz, no to jest tutaj, ja tu nie widzę w ogóle opcji, tak? Mówi, no masz, no ale to tam ja pierwsze słyszę, żeby ktoś tam do tych warunków urbanistycznych się. Ale ja mówię, jeżeli jest ten zapis, to coś musi w tym być, bo on no nie jest tak sobie, tak? Bo ktoś co, nie chciał plan udoskonalić, żeby kilka stron więcej było, czy po prostu, no, tak? Więc słuchajcie... Poszedłem do burmistrza miasta i tutaj taka rada z mojej strony. A jeżeli
idziecie do urzędu, chcecie coś załatwić i mówicie w ten sposób, że wie pan, mają taką działkę, ja coś tam sobie wymyśliłem i ja chcę to zrobić, tak? No to taki urzędnik powie, panie, no wie pan, to pan sobie może wymyślać, to pan sobie jeszcze coś tam wymyśli, ale no to raczej to pana wymysły, tak? To nie ma nic tutaj z rzeczywistością gdzieś. Natomiast słuchajcie, jeżeli się idzie i się argumentuje, dlaczego chce się to zrobić, to jest całkiem inny odbiór. Ja powiem wam, trafiłem na bardzo, ale to bardzo kompetentnych urzędników, którzy naprawdę bardzo dużo mi pomogli. Być może przez to uzasadnienie dlaczego. Tak? Bo słuchajcie, no co uzyska miasto? Wyższe podatki. Ja mając działkę 3000 metrów, która była tak jakby jako ziemia rolna zakwalifikowana, płaciłem 120 zł rocznie podatku od nieruchomości. W momencie, kiedy postawiłem pierwszy ciąg garaży, ziemia automatycznie została przekwalifikowana na ziemię budowlaną plus jakaś tam kwota za te garaże. Automatycznie przy pierwszym ciągu, przy 14 sztukach, koszt dla miasta, to znaczy koszt, moim kosztem w sensie podatków dla miasta rocznie było 3040. 2000 prawie że 3, no 2800% wzrósł podatek, tak? No bo 120, 1200 to mamy 1000%, tak? 2400 mamy 2000%, no około, no gdzieś z 2800% wzrósł. Dlatego ten głąb z matematyki, no pomóżcie mi, czy ja dobrze liczę, czy nie? 240-100%, tak, gdzieś tak będzie. Słuchajcie, uargumentowałem to, że jest większe bezpieczeństwo. Pan patrzy, tu są zdjęcia robione, tak są podpisane ulicami i pan patrzy, jakie jest tutaj po prostu zapotrzebowanie na tego typu rzeczy. No te samochody są upychane, tym bardziej pora zimowa, tak, te zaspy gdzieś tam, ten przejazd samochodów jest bardzo ograniczony. Co jeszcze? Zwiększenie bezpieczeństwa wewnątrz osiedli, no bo jeżeli teraz tych samochodów jest, one co chwilę ktoś wjeżdża, ktoś wyjeżdża, a poruszają się osoby starsze, jakieś małe dzieci biegają. Jeżeli będzie ich mniej, to automatycznie zwiększa tak jakby bezpieczeństwo wewnątrz osiedli. Osiedle staje się czystsze, w sensie takim, że te samochody nie stoją przy tych drogach zewnętrznych, tak? Gdzieś tam nie są poupychane, czyli ten wizerunek osiedla jest ładniejszy. A nawet argumentacja była w tym kierunku, że tych samochodów jest tyle wewnątrz osiedli, że w przypadku, nie wiem, będzie się paliło na trzecim, czwartym piętrze w bloku, no to żeby ta straż pożarna dojechała, to może mieć duży problem, tak? Czy jakaś karetka, nie wiem, sytuację, że będzie trzeba przez balkon kogoś, bo wyciągać, bo i takie sytuacje są, tak? Więc tutaj, no biorąc pod uwagę dojazd, tak jakby, no na dzień dzisiejszy, no to ciężko by było, żeby ta straż pożarna dojechała, w ogóle podjęła jakąś akcję ratowniczą, tak? No i tak ten burmistrz przemyślał i mówi, wie pan co? Pan ma rację. Mówi, ja tutaj będę wspierał tą inicjatywę, bo ja widzę w tym sens i jakąkolwiek pomoc z miasta będzie pan potrzebował, to proszę przyjść i będziemy wspólnie analizować, co tutaj ewentualnie można by wspomóc, tak? Słuchajcie, natomiast burmistrz to jest jedna rzecz, ale trafiłem do starostwa powiatowego, do takiego wydziału, który wydaje pozwolenie na budowę. No i taki pan kierownik, taki już, wiecie, już zasiedziały na tym stołku wręcz, taki z krwi i kości kierownik. Ja zacząłem się, bo zanim zacząłem, podjąłem pierwsze kroki, typu, nie wiem, typu zorganizowanie projektu, czy tam planu zagospodarowania terenu wstępnego, to też chciałem mieć taką informację zwrotną, czy w momencie, kiedy ja ten projekt, tak jakby, no, poniosę pewne koszta, tak, przyłączę prądu, energii elektrycznej i tak dalej, no to czy w ogóle ja na podstawie tego dostanę pozwolenie? Czy ta interpretacja tak jakby tego mojego do tych odniesienia się do tych warunków urbanistycznych pozwoli mi to zrealizować, tak? Bo powiem wam, koszt projektu był w granicach 5000 zł. Tak, ten projekt się składał z trzech takich pośrednich. Jeden to był w ogóle na cały kompleks, drugi instalacja elektryczna, trzeci w ogóle droga dojazdowa. Więc to łącznie projekt, słuchajcie, na tego typu inwestycje wyniósł gdzieś w granicach 140 stron. Ten mój projektant, jak to robi, mówi, on ma wrażenie, że on Pałac Kultury tutaj projektuje, tak? Mówi, no
A w rzeczywistości korzystaliśmy, żeby zrealizować już praktycznie to wdrożyć, czyli realizacja budowy opiera się na trzech stronach z tego projektu. Tak, bo tam było wszystko, co było niezbędne, żeby to. No i słuchajcie, i ten pan kierownik, jak on usłyszał, mówi absolutnie, mówi proszę pana, pan to ma się odnieść tutaj do funkcji podstawowej działki, a jeżeli pan nie może zrealizować funkcji podstawowej, to proszę się odnieść do funkcji uzupełniającej. Bo to są podstawowe funkcje terenu i w ogóle nie ma innej opcji. Taki mówię, ale tam są te warunki. A mnie warunki urbanistyczne to mnie w ogóle nie interesują i tutaj to w ogóle nie ma co sobie głowy zawracać. Kurczę, co tu zrobić? Więc słuchajcie, tutaj już takie na siwo specjalnie, bo to takie czarne chmury już prawie się zaczęły zbierać, tak? Słuchajcie, natomiast ktoś ten plan ustalał. I ktoś po coś to wpisał. Więc poszło pismo do urbanistów, którzy opracowywali plan, że na działce o oznaczeniu takim i takim jest planowana taka i taka inwestycja. W związku z tym, że warunki urbanistyczne dla 3 hektarów tam 20, tak? Czy 3 hektarów 30 dopuszcza, warunki urbanistyczne dopuszczają budowę garaży, to czy na działce takiej i takiej można by to zrealizować? Oczywiście zielone światło od urbanistów. Tak, może pan? Jeden warunek. Całą działkę musi pan zagospodarować garażami. Nie mogę. Część działki tym, część na przykład jakimś tam, nie wiem, blokiem. Ale jednocześnie, słuchajcie, dla tego całego terenu nikt inny już nie miał, inni właściciele nie mieli możliwości tak jakby pobudować, bo ja wykorzystałem całe możliwości tak jakby tego terenu. Tych 3 hektarów 30 w garaże. Oczywiście jest kwestia, jak na przykład ktoś budowałby blok i chciałby tam na dole czy coś, ale dla tych tylko tam swoich, to pewnie i tak będzie miał. Ale tak, żeby ktoś na przykład, nie wiem, sąsiad jakiś stwierdził, no fajne inwestycje, dobra, to my też stawiamy, tak? Czyli można powiedzieć, jednym takim trafem wyeliminowałem sobie konkurencję. Ja nawet nie myślałem, słuchajcie, że to w taki sposób się odbędzie, natomiast dążąc tak, przezwyciężając te wszystkie tak jakby problemy, z którymi się stykałem, to było taką ostatecznością i to właśnie pozwoliło mi tak jakby jeszcze bardziej się utwierdzić, że jeżeli mam taką sytuację, to nie ma możliwości, żebym ja tej inwestycji nie rozpoczął. A pytanie dotyczące pierwszego slajdu, gdzie znalazłeś warunki urbanistyczne, czy one były na wypisie i wyrysie z danej działki twojej? Na wypisie. Na wypisie. Tak? Ostatnio mój kolega, kurczę, szkoda, że ja nie zrobiłem jakiegoś skanu tego, bo mój kolega, który jest planistą, on mówi, o jakie warunki urbanistyczne ci chodzi? Mówi, no nie ma czegoś takiego jak warunki. Ja mówię, masz w projekcie warunki urbanistyczne dla tego terenu. On mówi, no to musiało się, mówi, to jakiś, słuchajcie, ten plan chyba był z 2003 czy 2004 roku. On teraz się z tym nie styka, tak? Natomiast te zapisy, które były, są w poprzednich latach, one obowiązują oczywiście, tak? Bo no rzadko, ten mój kolega planista mówi, no rzadko się spotykam z warunkami urbanistycznymi. Mówi, co to są warunki urbanistyczne? Mówi, no tak, rzeczywiście, pewnie jakieś zmiany zaszły w trakcie, natomiast mówię, no ten plan trzeba przeczytać. A mam gdzieś na pendrive? Nie mam chyba zdjęć, bo bym wam pokazał skan tak jakby tego wypisu i wyrysu, ale nie mam tu. Ale słuchajcie, to nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet zrobić ten skan i wam później podesłać na maila, tak, żebyście sobie przeczytali, jak to tam w ogóle wyglądało, przecież co to za problem. O, plany i tak ogólnie dostępne to. A słuchajcie, czyli co tam dalej mnie czekało, jak już dostałem to zielone światło od tych urbanistów, opracowanie projektu, ten projekt, tak jak wam mówiłem, 135 stron. Problem z ustaleniem wjazdu na teren działki, tak? Wjazd, słuchajcie, stwierdzono w urzędzie, że wjazd musi spełniać parametry zjazdu publicznego. A nie wiem, czy ktoś się z was orientuje, to też jest pewne utrudnienie. Ktoś się orientuje, jak to wygląda? Jeżeli ma miano, nachylenie tego zjazdu musi mieć odpowiedni procent. On nie może przekraczać tam chyba 5%. Musi mieć odpowiednią podbudowę, czyli solidną taką podbudowę stłucznia,
musi być odpowiednio nośność, tak, tego wjazdu, muszą być jakieś wyokrąglenia pięciometrowe, ten krawężnik musi być krawężnik drogowy, który jest osadzony na fundamencie. To są po prostu takie wytyczne, jeżeli jest zjazd o takich parametrach, to on musi, tak? De facto to jest tylko dojazd do mojej działki, no ale tak po prostu to zweryfikowano i tutaj też nie miałem jakiejś, nie chciałem po prostu tak drążyć tematu, mówię dobrze, okej, będzie. No i słuchajcie, jak już ten projekt był zrobiony, tak, ten projekt, mimo wszystko, że ten kierownik w tym starostwie powiatowym stwierdził, że nie, nagle dostaje projekt, no i prawdopodobnie dostał migotanie lewej komory, tak, serca, bo wiecie, no on tutaj nie, ale jednak ktoś tak jakby podważa, to właśnie tego typu była osoba, ktoś podważa jego zdanie. No i zaczęło się, jak zaczął odrzucać ten projekt, słuchajcie, odrzucił ten projekt, jak zaczął wypisywać, miałem 3 czy 4 strony A4, nieścisłości, jakie muszę uzupełnić w ciągu 7 dni, które były tak nieistotne, że ten mój projektant łapał się za głowę. No ale to było takie jakby, miałem wrażenie, że udowodnienie, że kto tutaj ma rację, tak? Co jeszcze? Aha, tam na poprzednim slajdzie mieliśmy drzewka samosiewne, tak? Tam kazałem wam zwrócić uwagę. Wiecie, ja mówię, no coś rośnie, przyjdzie koparka, to wyrówna teren i wszystko, tak? No się okazało, że to nie do końca. Drzewka to też jest kolejne, tak jakby, pamiętajcie, jeżeli macie na jakieś nieruchomości, jakieś działki i już coś wam wyrasta, to do 10 lat takie drzewko przynajmniej wtedy, nie wiem, czy tam się przepisy zmieniły, ale nie, chyba raczej, chociaż tam mówili z ochrony środowiska, ktoś tam wspominał, że chyba te przepisy jeszcze bardziej się zaostrzą. Jakieś żywopłoty, jakieś drzewka, to wszystko na to trzeba mieć pozwolenie. Tak, do 10 lat, owszem. Tylko jak ja mogę stwierdzić, czy drzewko ma 10 lat, czy nie ma 10 lat? Albo po pniu, na wysokości tam metra chyba 10 czy metrów 20 objętość i tam dla danego drzewka jest ileś centymetrów, to może być do 10 lat, ale to też nie do końca tak. Tak. Swój ciemny, swój ciemny i jasny, czy jasny i ciemny, to jest jeden rok. Brzozanie ma swoje. Tak, po prostu można, ale to nie mówię typowo o brzozach, mówię o w ogóle jakichkolwiek drzewach, tak? Słucham? Tak, na wysokości tam 1,20 m bodajże chyba, tak? Czy jakoś to tak wygląda. Natomiast słuchajcie, teraz urząd może dwojako podejść do tego. Może podejść w taki sposób, że powie, dobrze, może ja akurat miałem taką sytuację, że 3 drzewka za jedno wycięte muszę zasiać, tak? Jakiekolwiek. Ja akurat zasadziłem sobie choinki, bo chcę też żywopłot taki zrobić, żeby to też, może później robi się korytarz powietrzny, jak te ciągi przystają. I problemy ze śniegiem i tak dalej w przyszłości, tak? A słuchajcie, natomiast urząd może powiedzieć, dobrze, pan wytnie, ale taka i taka kwota za każdy centymetr obwodu pnia. Znam sytuację, gdzie ktoś kupił w środku miasta działkę, przy tej działce rosło 5 drzew, i słuchajcie, jak decyzja, jeżeli miałby pokryć tak jakby koszta wycinki, to dwukrotnie przewyższała koszta działki. Prawie, że 300 tysięcy, dano mu informację, że 300 tysięcy może, że będzie kosztowała wycinka. Znam nawet przypadek, że człowiek samobójstwo. Tak. Tak. Ale czasami też po znajomościach można się dogadać i się po prostu zasadzi nowe. Znaczy ja wam powiem tak, trzeba próbować wszelkich dostępnych możliwości. Słucham? Naprawdę szybko usychają drzewa. Jest taka możliwość. No ja mam ona się sypało liście w lato jak śnieg normalnie. Też znam takie przypadki, ale to klimat, nam się klimat zmienia troszeczkę, myślę, że taki bardziej... Tak, 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 tak. Natomiast słuchajcie, ja poszedłem z tą panią urzędniczką na miejsce, bo ona też chciała zweryfikować, ile tych drzewek i tak dalej, jak to wygląda. Natomiast ja mówię, proszę panią, ale jak ja bym wyciął te drzewka? Przecież wy byście nawet nie mieli zielonego pojęcia. Inaczej, ktoś by wyciął. Pan jest właścicielem działki, pan za nie odpowiada. Poza tym, nawet jakby pan wyciął, to musi pan być pewny jednej rzeczy. Za 2-3 dni mamy telefon...
słuchajcie, tych drzewek tam tyle rosło, bo to na mojej działce i na działce sąsiadów, że tam ludzie jesienią sobie na grzyby chodzili. Jakieś tam grzyby rosły, wiecie, ściółka się zaczynała robić i tak dalej. A to było z racji mojego i ich niedopilnowania. Łącznie tych drzewek tam było 80-90 sztuk. A w jakim ludzie już? Powyżej 10 lat. Na pewno, bo sami tam próbowaliśmy to weryfikować, a mam znajomego leśnika, mówi tutaj już. Wiadomo, drzewa owocowe można wycinać bez, tak, to tam problem żaden, ale takie drzewka już, co więcej, słuchajcie, ja mówię, dobrze, mówię, ale jakby pani zweryfikowała to, że, mówi, proszę pana, no mamy jakieś Google Maps, mamy satelitę, tak zweryfikujemy po prostu, jak, czy na tym obszarze w ogóle były drzewka, no a jak były, no to już mamy takie metody, którymi mniej więcej możemy sobie przeliczyć, a jeżeli przeliczymy, no to na pewno będzie ta najwyższa, tak jakby ten najwyższy próg. I wtedy liczą po obwodzie mniej więcej tam jakoś, jakaś kara za... No tak przynajmniej otrzymuję informację z urzędu. Tak, ale Google Maps też nie pokazuje tego drzewa. Google Maps też nie pokazuje. Nie pokazuje, ale pokazuje, że było zadrzewienie. Można nawet ilość mniej więcej, a to wtedy oni sobie stwierdzą, tak, że na pewno policzą powyżej 10 lat i jakąś tam karę na przykład na... Słuchajcie, mają pewnie swoje sposoby, tak? My musimy znaleźć sposoby na ich sposoby, także jakoś... Musi się ten świat kręcić, prawda? Ja wam mówię z mojej perspektywy, jak to u mnie było, tak? Jak ja rozmawiałem z tą panią i w jaki sposób ona tutaj dała mi informację zwrotną, że oni i tak byliby w stanie zweryfikować, czy to jest prawda, czy nie. Nie podejmowałem się, tego nie ryzykowałem. A jak jestem właścicielem tej działki, faktycznie on jest odpowiedzialny, bo przecież ktoś może przyjść, jest ten nieogrodzony i wyciąć po prostu sobie ognisko. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie właściciel działki jest zobowiązany do tego, żeby... On ponosi tak jakby odpowiedzialność za to, tak? Czyli jeżeli coś by się stało, to... No i on ma dotację za utrzymywanie łąk w stanie naturalnym, unijne dotacje, nie? I ktoś mu w tym roku wyciął jak na pasze trawy, że tak powiem, z tych łąk. Akurat część łąk miał nic nie wycinał, ileś procent musi wyciąć, ileś nie. I Unia mu zabiera dotacje, i to nie tylko z tego roku, tylko 4 lata wstecz, bo to 4-letnie programy sobie jakieś. I ma taką karę po prostu za to, że już taki było, że to łąkę spalił, który masz to za tym rok. Słuchajcie, no tak to jest. Ja też wiem, żywopłoty są problemem. A nie daj Boże, jak się pojawi jakaś roślinka, która jest gdzieś tutaj prawnie chroniona dla nas, to będzie jakiś tam krzak czy coś, a się okazuje, że to jest prawnie chronione. To tutaj już jest grubsza szkoła jazdy, tak? Co więcej, słuchajcie, tutaj też są kwestie, że jak tych drzewek się zaczyna tam, po prostu się tworzy jakiś tam obszar, jakieś robaczki, jakieś ptaszki, coś tam. Ale nie, to jest serio z życia wzięte, że tam była inwestycja deweloperska i zostali wezwani do policzenia wszystkich księgarnych, nie to kojarzy, co na obszarze inwestycji. W Excelu pewnie liczyli. Znaczy nie, no bo to musiał być fachowiec od tego specjalista, to wezwać, nie? Przyjechał, policzył, nie ma, pojechał. No przy tam w okolicach Grudziądza przecież autostradę A1 do Gdańska z Torunia budowali, no to przejścia dla robaczków, tak, pod autostradą. Jakieś tam kanaliki, żeby robaczki mogły sobie swobodnie. Wiadomo, jak się zagłębimy w jakiś temat, to później możemy stwierdzić, no to rzeczywiście to może jednak jakiś tam ma sens, tak? Ale jeżeli słyszymy, że o tego typu rzeczach, że inwestycja jest o ileś tam milionów droższa, bo jakieś kanaliki dla robaczków, no to tak człowiek się zastanawia, tak? No ale są takie instytucje, które gdzieś się tym zajmują. Dokładnie. Zresztą to też wiadomo, każda instytucja musi się wykazać, że jest potrzebna, prawda? Słuchajcie, tutaj też tak jakby cofnięcie projektu spowodowało u mnie takie zastanowienie, kurczę, czy chcę dalej w to brnąć, bo jeżeli mam to zrealizować, później mieć co chwilę jakieś kontrole, wezwania i tak dalej, tak? To był taki mój punkt zapytania. Natomiast słuchajcie, zmobilizowałem się, mówię nie. On mi udowadnia? Dobrze, lecimy do projektanta i idziemy z koksem, tak? Się okazało, zbieg okoliczności, że pod koniec roku, słuchajcie, 2012, on odszedł na emeryturę.
Ja idę już z tym projektem poprawionym na początku roku. Siedzi inny pan kierownik. Dzień dobry. Ja do pana takiego i takiego. A nie ma, ja teraz jestem, bo pan taki i taki przyszedł na emeryturę. Mówię, no to mam tutaj projekt. Jest możliwość. Jest. I dał pozwolenie na budowę. Czyli tutaj widzicie, a też tak jak odnosząc się do tego pierwszego, że no, szuka się tych rozwiązań, próbuje się i po prostu jeżeli chcemy, to naprawdę te rozwiązania jakieś czasami one same przychodzą, nie wiemy skąd, tak? Przynajmniej taka teoria zaczęła mi się w głowie tworzyć. Tak jakby coś nad nami po prostu, nie wiem, w jakimś sensie czuwało i nam pozwalało realizować. A słuchajcie, oczywiście nie ma problemu. A wycinek z projektu, w zasadzie na tym bazowaliśmy, realizując tę inwestycję. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda. A dwa ciągi po 14 sztuk, tak? Docelowo jeszcze te trzy ciągi sobie tutaj stawiamy w niedalekiej przyszłości. A o co tutaj też chodzi? Chodzi o to, że po prostu mając nawet projekt, to jest teoria. Projekt ja mogę sobie zrobić, a może ja jestem kolekcjonerem projektów i co jakiś czas wpadam na pomysł i sobie... Ale jeżeli pokonamy ten strach, to najtrudniejsze ogniwo to jest zrobienie tego pierwszego kroku. Słuchajcie, no bo projekt co? Mam projekt, 3 lata, mogę czekać, tak pobieram dziennik budowy, 3 lata czekam, kończy się okres, dzwonię do geodetów, wbija pierwszy słupek, znowu 3 lata. Tak, przyjedzie koparka, wykopie jedną łychę, znowu wpis do dziennika budowy, znowu 3 lata i tak może być w nieskończoność. Tak, natomiast słuchajcie, ja miałem bardzo ogromny strach, bo to człowiek nigdy się nie stykał tak jakby z kwestiami budowy tego sprzętu ciężkiego, tak, koparki, koparkoładowarki, jakieś tam samochody zorganizować, to wszystko. Mówię, Jezu, czy ja sobie poradzę? No ale mówię, no już mam projekt, mam pozwolenie. Wiecie, co jeszcze mnie zmobilizowało? Jak ja przyjechałem z tej zagranicy, tak wpadłem na ten pomysł, tak i ze znajomymi rozmawiam i tak chciałem puścić taką wędkę w środowisko. To małe środowisko, to 15-tysięczne miasteczko i znajomi, a, i co tam, no wróciłem, słuchaj, a wiesz, działkę kupiłem i tak sobie myślę, żeby tam garaż zrobił. O, garaże, ty, to dobra opcja, to tutaj, wiesz, to powinno iść, bo ja sam mam samochód, ja wiem, jaką ja mam potrzebę. I tak wiecie, rozpowiadałem, znajomi rozpowiadali znajomym i w pewnym momencie oni się zaczęli pytać, no i co, coś tam robisz, realizowałeś? I w pewnym momencie aż głupio było powiedzieć, że nie, wiesz, dałem sobie spokój. To też mobilizowało, słuchajcie. A praktyka, czyli pokonać już te wszystkie, tak jakby te wszystkie, to co nam na drodze stanie, tak i osiągamy tak jakby ten swój cel. Mam pytanie w międzyczasie, czy robiłeś wyłączenie z produkcji rolnej całej działki wszystkich 30 arów? Nie musiałem. Nie musiałeś? Bo działka miała uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. Ja jej nie przekształcałem z racji tego, że płaci niskie podatki. Nie, ja mówię o wyłączeniu z produkcji rolnej. Nie trzeba było, bo grunty są klasy 4A, 4A, 4B, chyba 3B, nawet tam jest 4A, 4B. Czyli też sprawdziłem mniej więcej przed zakupem, tak? Bo no, z racji tego, że gdzieś tam czytałem te książki, to mniej więcej wiedziałem, co sprawdzić i jak to... Najprawdopodobniej nie mógłbym. W tym terenie nie miałbym możliwości pierwszej, drugiej klasy. To byłyby... Pewnie są jakieś sposoby, tak? Ale to bym musiał się zagłębić. Aczkolwiek tam ministerstwo i tak dalej już... 500 metrów nie masz płatne, powyżej 500 metrów miałbyś wtedy płatne, zależy od 16 gleby. A powiem wam, na całe szczęście nie musiałem się tym zajmować i... Czy garaż ma jakiekolwiek ocieplenie? Nie. Na razie nie. Aczkolwiek jest docelowo na razie. Bo... Słucham? No z zewnątrz myślę, że w przyszłości tak. Wiecie, teraz są duże nakłady inwestycyjne, ale w pewnym momencie one się skończą i będzie trzeba tutaj gdzieś coś, myślę, że tu udoskonalać, tak? Ale się w jakiś sposób mało uzasadnienie ekonomiczne ocieplenie tego, przecież dla tych ludzi nie ma większego znaczenia, czy samochód, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale wiecie, ja od czasu do czasu fakturę też będę potrzebował na coś, tak?
sobie tam. Na nową działkę. No można na nową działkę, ale słuchajcie, powiem wam tak, jakbym warstewka jest obok, niedaleko. A słuchajcie, jest taki mały problem. Ja jak robiłem wylewki, po prostu po szalunkach ten cement ciągnęliśmy z dechy. Ja nie zacierałem, nie łapałem tam jakiś ogromny, żeby to idealnie pod... Posadzka jest taka, a na dole jest kątownik prosty. Robią się szczelinki i od czasu do czasu lubi podciekać. Nie są to ogromne kałuże, ale pojawia się jakaś plama taka dosyć mokra, tak? Też ktoś, kto użytkuje, to znaczy ludzie mi mówią tak, a panie, no mi to zbytnio nie przeszkadza, ale wie pan co, no kurczę, nawet czasami to człowiek się tutaj boi coś zostawić, nie? Bo przy i bardzo intensywnych ulewach nie wiadomo, jak to się zachowa, aczkolwiek jest to testowane i nie ma większego problemu, ale ja też chciałbym to wyeliminować. Nie chcę się bawić w odwodnienia. Dlaczego? To też wam powiem. Dobra. Słuchajcie, no jak już przeszły perypetie z urzędami, no to zaczyna się budowa, tak? I tutaj też jakieś ogromne, tak jakby ogromny stres, o. A 2 listopada 2014 roku rozpoczęliśmy wjazd koparki. To czerwone to takie, tak jakby stany zagrożenia, tak? Tutaj elementy takiego rozwiązania, można powiedzieć. Wjeżdża kopareczka sobie, tak, i to taka konkretna. Kolega, który postanowił mi to tak jakby równać, załatwił taką koparkę, słuchajcie, tak Zettelmeier, ktoś kojarzy tak, takiej firmy, koparkę? Bundeswehra niemiecka miała takie kopary, ona 4,5 metra sześciennego na łychę zagarnia ziemi. Tak, potężna. No i słuchajcie, tam, gdzie wam pokazywałem na tych zdjęciach na początku tą skarpę, ja tam miałem się wciąć, żeby zrobić sobie dojazd do swojej działki. Kojarzycie, czy cofnąć ten slajd? No i kolega wjeżdża koparką, odkrywa te warstwy ziemi. Całe szczęście, że on nie zaczął z drogi dojazdowej zabierać te łychy, tylko od góry po prostu takie odkrywki robił. Odkrywa, nagle pomarańczowa taśma, zbrojona. Miał ktoś styczność z czymś takim przy jakichś robotach ziemnych? Przewód optotelekomunikacyjny. Światłowód. Tak? Który po prostu zaopatrywał całe miasto w internet. Co więcej? Słucham? Całe miasto, słuchajcie, cały powiat, autostradę A1. Prawdopodobnie w czujniki, w telefony alarmowe i w jakieś sygnalizatory, coś tam. Co więcej, rura, taka rura jest specjalna, AROT, ona po prostu grubościenna, ona ma odpowiednie wytrzymałości na naciski i tak dalej, w której znajdował się światłowód, była miasta, a światłowód prawdopodobnie był województwa kojowsko-pomorskiego. Czy było na twojej działce? Przy mojej działce. Czyli jest działeczka, patrzcie, tu jest droga dojazdowa, ona idzie, tutaj też są jakieś garaże murowane, takie tam już dawno, tu jest droga dojazdowa. Tu jest taka przerwa, na której jest żywopłot i tu się zaczyna teren mojej działki. To jest teren miejski, ten żywopłot. Ja tu miałem się wciąć i zrobić sobie dojazd, a tutaj widzicie taką kreskę, to jest ten światłowód. Ja oczywiście zwróciłem uwagę, że tam coś jest, już w ogóle na początkowej realizacji projektu zwróciłem uwagę. Poszedłem do tych osób, które ewentualnie mogłyby wiedziały, czy witam, czy coś to w jakiś sposób, co to jest i tak dalej. To jest światłowód, ale ty się nie martw, on jest umieszczony odpowiednio. Bo to wiecie, odpowiednie zagłębienie tam musi być tak co najmniej 80 cm od powierzchni ziemi. To jest takie minimum wytyczne.
Słuchajcie, ten światłowód był 80 cm, tylko panowie powinni zejść do rzędnej, która tej drogi i od tej drogi 80 cm się wkopać. Z racji tego, że tu przy tej działce była przewidziana droga. A oni pojechali 80 cm po obrysie skarpy. Skarpa miała prawie 2 metry, to na wysokości wyżej niż metr po prostu ten światłowód sobie wisiał. No i co teraz? Słuchajcie, przewód optotelekomunikacyjny, pierwszy raz się z czymś takim stykałem, przyjechał kierownik budowy. Ja mówię, co robimy? On mówi, a to przewód telefoniczny, to znaczy, tak wnioskowaliśmy, a to pewnie jakiś przewód telefoniczny i tak dalej, gdzieś coś może, no jak się zerwie, to się zobaczy. No bo teraz słuchajcie, jest jakiś przewód gdzie? Czy do telekomunikacji, czy do kogo, tak? Teraz gdzie ta telekomunikacja? No gdzieś tam załatwiać pisma, wysyłać. I dokładnie. Ale z fakturą, tak? A, słuchajcie, no nie, przerwaliśmy, bo kwestia była taka, że o co chodzi? Widzicie, no powierzchnia jest bardzo duża, tak? My chcieliśmy tą drogę na początku sobie wykorytować tutaj, nasypać tłucznia i samochody, które by tu wjeżdżały, bo jeżeli 2 listopada rozpocząłem realizację budowy, czyli taka pogoda, o jak dzisiaj popada glina, to jest po prostu coś... A to jest teren gliniasty. Tak? Jest jakaś tam warstwa tego humusu, z 30 cm była, ale reszta pod spodem sama glina. A słuchajcie, więc plan był taki, żeby tutaj sobie wykorytować ten teren, podsypać sobie takim tłuczniem, żeby samochody mogły wyjeżdżać i całą ziemię z tego terenu ładować na samochody, żeby one wyjeżdżały, bo to też się wiązało z konsekwencjami, jeżeli ten samochód z oblepionymi kołami wyjedzie na ulicę, zaraz Straż Miejska, policja, tak mandaty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą taką glinę raz wyjechał samochód, to prawie 1,5 km za sobą zostawiał ślady. Tak, więc słuchajcie, to były takie tutaj... Całe szczęście, że trafiliśmy na ten światłowód i całe szczęście, że nie wywodziliśmy tej gliny z tego terenu. Zaraz wam też troszeczkę chcę opowiedzieć. Słuchajcie, tu co jeszcze jest ważne. Ja realizując projekt podzieliłem sobie inwestycje na 2 etapy. I ten etap mam zrealizowany. Dlaczego? Dlatego, żeby zweryfikować, czy ten etap pozwoli, ma sens, jest uzasadnienie sensowne na realizowanie tego etapu. Bo jeżeli tutaj jest dobry tak jakby no, popyt na to, no to śmiało można sobie realizować dalszą część, tak? Gorzej by było, jak ja bym wszystko zrealizował i dopiero czekał. Tak? Tu jest jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, a po prostu na każdy ciąg robić coś takiego jak odbiory częściowe. A to może później jakoś tam sobie. A. Dobrze, ten światłowód. Słuchajcie, tutaj akurat rozwiązania dla was, podpowiedzi. Jeżeli weźmiemy taką mapkę wysokościową i mamy tam, załóżmy, rozprowadzenie infrastruktury, bo nie wiemy, to znaczy wiadomo oznaczenie jakiejś kanalizacji i tak dalej, czy też przewód energetyczny i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby uniknąć niespodzianek przed przystąpieniem do czegokolwiek, wziąć łopatę, w tym miejscu spróbować odkopać. Jeżeli no, tą łopatą kopię nic nie znajduje, wziąć koparkę. Zweryfikować po prostu, na jakiej głębokości jest, przemyśleć. Co mi to pozwoli? Pozwoli mi to albo jeszcze wprowadzić zmiany do projektu na etapie projektowania, jakieś obejście zrobić, wymyśleć coś, albo po prostu, jeżeli nie będzie możliwości, to pomyśleć nad jakimiś sensownymi zabezpieczeniami. Tak, też mi znajomy powiedział, a nie wiem, czy to jest prawda, ale on tam jakoś się tym zajmuje, on mówi, że jeżeli światłowód by się obłożyło mokrym betonem, słyszeliście o tym? Związek mokrego betonu z tym, to on prawdopodobnie traci na przesyle. Obniża coś tam się... Tak, takie informacje otrzymałem, czy to jest prawda, to też nie do końca wiem. A słuchajcie, w związku z tym, że tam wynikł ten problem z tym światłowodem, odstąpiliśmy od tej budowy po tygodniu czasu, tak? I zaczęliśmy robić zmiany do projektu już zatwierdzonego o innej lokalizacji wjazdu.
Dlatego ten wjazd jest teraz ułożony troszeczkę niżej. A jak widzicie, tutaj ten fragment jest prawie że zrównany tutaj z tą drogą dojazdową, to ta skarpa odtąd dopiero się zaczyna. Czyli w zasadzie na granicy mojej działki i tej działki miejskiej zaczyna się ta skarpa. Więc postanowiliśmy, żeby spróbować lokalizację wjazdu w tym miejscu. Tu jest skrzynka od energii, tu jest słup oświetleniowy, tak jakby terenu, więc tu chcieliśmy się wciąć. To też dało, słuchajcie, tutaj z racji tego, że wjazd publiczny, te parametry zjazdu publicznego, tutaj też musieliśmy te wyokrąglenia, pięciometrowe łuków, też te krawężniki, czyli wszystko musieliśmy zastosować tak samo, łącznie z kątem nachylenia tego wjazdu, tak, na działkę, ale po prostu tylko zmienić lokalizację. Tak, no ale to też, słuchajcie, procedura trwała gdzieś tam do kwietnia, czy jakoś do, tak, do kwietnia. A do lutego, słuchajcie, trwała realizacja projektu, plus te zuty wszystkie, tak, zespół ustaleń technicznych i tak dalej. 2015 chyba, tak, jak tam było w listopadzie, 2014 rozpoczęcie. Nie, przepraszam, 13 to powinno być, to błąd z mojej strony, dobrze, że zwróciliście uwagę. A tutaj do lutego 2014 trwała zmiany w projekcie, czyli projektant tam przyjeżdżał w zimę, słuchajcie, łopatami się tam patrzyło, jak ten światłowód idzie, czy jest jakaś możliwość przejazdu, tak, jakie zabezpieczenia zrobić i tak dalej. Więc na ten światłowód, słuchajcie, zrobiliśmy coś takiego jak tracony szalunek. Słyszeliście o czymś takim? Na rurę, która jest kanał, przecięliśmy rurę na pół o większej średnicy, obłożyliśmy prętami zbrojenie normalnie i beton półsuchy taki, tak, i po prostu, żeby ta nośność była, żeby też w razie wymiany, no, swoboda była jakaś tam tego kanału, tak jakby z tym przewodem. Słuchajcie, korytowanie terenu, wykopaliśmy 3,5 tysiąca ton ziemi. Jak zaczęła się sytuacja z tym, że tam już nie mogliśmy tego wjazdu tak jakby zrealizować w tym miejscu, gdzie pierwotnie miało być podsypane tłuszczem i miało być to wywożone do znajomego jakieś 800 metrów dalej, no ale 800 metrów każdy samochód w jedną stronę i z powrotem to jest 1,6 km. Weźmy pod uwagę, że taki samochód zabiera 20 ton, tak, taki czteroosiowy, no to dzielić 3,5 tysiąca ton na 20 ton, to mamy w granicach ile? 170-180 samochodów gdzieś tak, tak? No i słuchajcie, ja też się za to wziąłem troszeczkę tak, teraz już bym wiedział. Powiem wam, na dzień dzisiejszy jestem tak zorientowany w temacie, że od momentu podjęcia decyzji do postawienia pierwszego szeregu zajęłoby to mi rok, bo kilka rzeczy mógłbym robić jednocześnie. Wiedziałbym, co z czym powiązać i tak dalej. A słuchajcie, moje tak jakby tutaj podpowiedź dla was. Jeżeli mam jakiś teren, chcę na nim coś realizować, podzielić go sobie na jakieś kwadraty, nie wiem, 5 na 5 metrów, czy 10 na 10 i w kilku punktach zrobić koparką, co tam jest. Tak? Dlaczego? Bo my w pewnym momencie trafiliśmy pod tą gliną na połacie piachu. I można było tak zrobić, żeby wybrać ten piach, a wsypać tam glinę, ale tu jest kolejna rzecz, że zanim ta glina by się osiadła, dostała tam deszczu, słońca i tak dalej, tak? To też by jakiś tam czas dłuższy mogło trwać, więc nie chcieliśmy ryzykować, żeby znowu coś nam nie przeszkodziło, tak jakby w realizacji tej budowy. A duże ilości ziemi na skutek korytowania, słuchajcie, poprosiłem tych swoich sąsiadów, którzy mają działkę obok, żeby, czy będą coś realizować, bo jeżeli nie, to czy ja bym mógł tą ziemię tam po prostu odkładać. Słuchajcie, to by tak ogromne hałdy, że dzieciaki po prostu już zjeżdżały tam na sankach. Tak? A słuchajcie, mam taką propozycję, dokończę ten temat i chwilę oddechu, tak? Sobie zrobimy. Zresztą ile można znieść mojego gadania w kółko, tak? A słuchajcie, czyli sąsiedzi pozwolili mi tak jakby odkładać na ich działce, hałdować tą ziemię, to też w jakiś sposób zmniejszyło koszta, tak? Bo teraz słuchajcie,
co można zrobić? Dobra, ja myślę, że tą przerwę już zrobi, bo tutaj też będzie taki dłuższy troszeczkę temat, który chciałbym wam omówić. To może w tym momencie sobie zróbmy chwilę oddechu i za jakąś chwilkę się widzimy, tak? Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.